Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry, chyba długo wyczekiwany. Zanim przejdę do konkretów i w ogóle... chcę coś powiedzieć o tej grze, ale to za moment. W opisie tego filmu znajduje się link do tygodniowej wyprzedaży w markecie G2A. Zajrzyj, bo gry są naprawdę tanie. Na przykład The Division ja kupiłem za 170 zł gdzieś, nie pamiętam gdzie. A na G2A może teraz nawet za 150 albo i nawet mniej dostać tę grę. No się wkurzyłem, zajebiście. No mogli tą wyprzedaż zrobić wcześniej, a zrobili teraz. Cholera. Trudno. Jest jak jest. Słuchaj, że no. Mam teraz nową kartę graficzną i sobie ustawiłem wszystko w The Crew chyba na maksa. Ultra wysokie. Tu jeszcze może coś te cienie, ale coś, nie wiem. A tu już więcej nie można. Wszystko jest chyba na maksa włączone. A tu jeszcze może ten antyaliasing, ale ja to dałem na FXAA, dlatego że dałem wyżej, to troszeczkę zwolniała ta gra, także ogólnie to, ja nie jestem zadowolony z tej karty graficznej, bo na przykład włączyłem sobie w GTA 5 wszystko na maksa i okej, gra tam chodzi, nie wiem, 40, 60 FPS-ów, 70, no nie? A gdy pogram sobie tak z pół godzinki, nie? No to jakby ten bufor w karcie graficznej ponoć gdzieś się zapełnia, ta pamięć karty graficznej się zapełnia i wtedy FPS spadają nawet do 10. Ja w ogóle jestem niezadowolony z tej karty graficznej. Kiedyś kupowałeś sobie kartę graficzną za 1000 zł, ta kosztowała 1500 około. I grałeś w najnowsze tytuły przez dobre półtora roku. Na najwyższych ustawieniach w 60 FPS-ach nie było żadnego problemu, tak? Jeszcze normalnie nagrywałeś. A teraz kupujesz kartę za 1500 i normalnie to jakieś jaja są, tak? Kurde, coś mi tutaj wyskoczyło, jakieś cholera okien. No, z The Crew zawsze są problemy, to już jest rutyna. Pojawił mi się kursor, tak jakby mi jakieś okienko pod spodem wyskoczyło. Never mind. Więc dlaczego pojawiło się The Crew na moim kanale? Znaczy, ja bardzo długo nie nagrywałem tej gry z powodu bardzo oczywistego. Po prostu mnie wywalało z PvP. Ale żeby sprawdzić, czy teraz na tej karcie, bo nie, to już różne rzeczy sprawdzałem w tej grze. I też dużo osób na Facebooku pisze mi o tym, że wiesz, mają problemy, jakieś tam błędy wyskakują i w ogóle. I Lucek, weź coś poradź, gdzie ja sam mam problemy z tą grą, nie wiem jak sobie z tym poradzić. I próbowałem już wielu, wielu rzeczy. No teraz wbiję tą kartę graficzną i myślałem, że będzie wszystko w porządku i sobie wbiję do The Crew, pogram, zobaczę, czy mnie nie będzie wywalać. I tak sobie wczoraj odpaliłem The Crew i grałem przez dobre 2 godziny cały czas PvP. Ani razu mnie nie wywaliło, zobacz, zarobiłem sobie nawet 322 tysiące baksów. To jest moim zdaniem dużo, bo ja miałem 0 baksów. Ogólnie gra chodzi troszeczkę płynniej, nie jakoś tam zauważalnie. Ta gra nie wygląda niesamowicie, ale tu chodzi o to, że jest otwarty teren i jest fajny, no nie? Więc teraz są te maksymalne ustawienia, jakieś tam wielkich różnic nie zauważyłem, może refleksy ładniej wyglądają, może teksturki, ale ogólnie rzecz biorąc na tej starej karcie graficznej to wszystko chodziło bardzo fajnie i równie dobrze grało mi się w The Crew. Teraz, właśnie nie wiem, boję się uruchomić PvP, bo mnie pewnie wywali. No ale teraz mam taki fajny sposób nagrywania ogólnie materiałów z gier, że nawet jeśli mnie wywali, to ten materiał się nie spieprzy, tylko dalej będzie jakby nagrywany obraz z kamerki, tylko gra się później uruchomi. A wcześniej miałem tak, że jak mnie wywalało z gry, to cały ten materiał, całe na przykład pół godziny nagrania po prostu mi się usuwało od razu, no nie? A teraz nie, teraz cały czas jest to nagrywane. Także to jest taki plus tego mojego sposobu nowego nagrywania. Tak czy inaczej, jestem skłonny do tego, aby po prostu ponagrywać jakieś PvP, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście teraz nie będzie wywalać przy tym nagrywaniu. Bo czasami zdarzało się tak też, że grałem sobie od tak o, dla siebie, a zacząłem nagrywać i nagle zaczął wywalać z PvP. Jakieś jaja były. Ja zauważyłem, że jak się... że mnie zawsze wywalało w tym momencie, kiedy wczytywali się do pokoju jacyś inni gracze. Ja myślę, że nie wiem, może stara karta graficzna sobie nie radziła z czymś czy coś. Szybko, nie zdążyłem wybrać wyścigu. I tak, wylosował się tu wyścig i w tym momencie BAM! Wywalało mnie z gry. Zobaczymy jak będzie teraz.
nie wywaliło, ale to jest kilka jakby etapów, tak? Może mnie wywalić w tym momencie, może mnie wywalić w innym momencie, może mnie wywalić, jak już się wyścig wczyta i będziemy na linii startu, w tym momencie wywala. Ale jak już się wyścig wczyta, już wystartujemy, to wtedy przeważnie nie wywala z tego PvP, a tak to zawsze tutaj miałem gdzieś problemy. I właśnie wczoraj grałem i patrzę, że wiesz, wczoraj w ogóle mnie nie wywaliło z tego dekru, a naprawdę bardzo długo grałem. Ale znowuż też były takie sytuacje, gdzie, tak jak mówię, no grałem sam dla siebie z dobre półtorej godziny na starej karcie graficznej. Nie wywalało mnie, zacząłem nagrywać i wywaliło, no jak na złość na pierwszym wyścigu. I jest dużo jakby rzeczy w internecie na ten temat, nie jest ten błąd jakby opisany, sprecyzowany i w ogóle. I ja nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Jest nawet, był tam poradnik odnośnie tego, że można usunąć jakiś tam folder z zapisem ustawień, żeby gra ponownie jakoś tam te ustawienia, nie wiem, wczytała sobie czy coś. Nie wiem, ale ogólnie problem jest taki przeważnie z tymi grami, że twórcy jak tworzą grę na peceta, no to muszą zmagać się z tym, że różne sprzęty gracze mają, tak? Różne mają sprzęty. Na przykład jeden gracz ma w konfiguracji karta graficzna taka, ten akurat model specyficzny z takim procesorem. Drugi gracz ma inny procesor i inną kartę graficzną od, powiedzmy, nie wiem, AMD i procesor Intela. I jakoś gdzieś tam jeszcze do tego dochodzi płyta główna, inne kości RAM i gdzieś to tam może się ze sobą kłócić. Tak czy inaczej, tego typu błędy miałem tylko w The Crew. Myślę, że właśnie pod tym względem konsole tutaj miażdżą pecety, no bo nie ma takiego zróżnicowania w konfiguracji sprzętu jak w przypadku właśnie pecetów. Konsolę masz jedną i taką samą, wszystkie ewentualnie różnią się pod względem, nie wiem, wielkości dysków twardych i tyle. A tutaj jest tych możliwości miliony, tak? Różnych jeszcze, przychodzą jeszcze różne brandy. Nie wiem, Gigabyte, powiedzmy jakaś tam inna, innej firmy karta graficzna, czy innej firmy karta, płyta główna. Jest tego mnóstwo i to może tworzyć jakieś tam konflikty. Ja się na tym nie znam, starałem się znaleźć jakieś rozwiązanie, nie znalazłem. I dopiero po zainstalowaniu tej nowej karty graficznej mam GTX 970. Jest jakby lepiej. No nie jestem w stanie też tego powiedzieć, bo może teraz jadę sobie wyścig, a na następnym nie wywali. No mówię, tych problemów jest tutaj dużo i ciężko stwierdzić, co tak naprawdę sprawia, że nie wywala. No ja nie mam siły już na to, żeby się z tym bawić, więc po prostu nie nagrywałem The Crew, bo mi nie działało dobrze i mnie to denerwowało, że mi nie działa. Tak czy inaczej, i tak jestem zaskoczony, że no, czasami gram o dziwnych porach, na przykład w The Crew, o takiej pierwszej w nocy, o drugiej. I kurczę, naprawdę do PvP dołącza się praktycznie od razu. Także to jest oznaka tego, że dużo graczy gra jeszcze w tę grę. To jest fajne. To jest fajne, naprawdę, że ona jeszcze jest popularna, gdzieś tam sobie żyje. Podstawka nie kosztuje jakoś tam dużo, więc każdy może się na nią skusić i sobie pograć. Tym bardziej, że jest sporo maszyn do tuningowania, do kupienia. Sporo rzeczy jest tutaj do robienia, jest dla początkujących graczy fabuła, później można się zdobywać jakieś tam medale, jakieś tam ligi, tak, bawić się w takie rzeczy. No, także jest tutaj coś co do roboty, może tam się wkraść jakaś monotonia, ale to jest też kwestia tego, że ktoś może sobie odpowiednio tę grę dawkować, nie maniaczyć dzień i noc, tylko sobie po prostu, o, dzisiaj sobie pogram w The Crew, a jutro sobie pogram, nie, tą w Robocrafta, czy coś innego. Ja przynajmniej tak mam i u mnie to działa, po prostu wbijam sobie do The Crew i kurczę, myślę sobie, jak tu się zajebiście prowadzi te samochody, no bo jak wbiję sobie do takiego Need for Speeda 2015 czy 16, już nie wiem jak to nazwać, no to mnie tam szlak trafia, jak te samochody się tam prowadzą. A tutaj gra mi się naprawdę przyjemnie, samochody prowadzą się fajnie, w zależności od tuningu, każdy prowadzi się inaczej, to jest fajne. Nie jakoś tam, właśnie też, tu nie jest tak, że wsiądziesz sobie do Skyline'a, powiedzmy, ulicznego i wsiądziesz sobie do Mustanga ulicznego i oba te samochody się różnią między sobą, co prawda, prowadzeniem, ale nie jakoś tak hardkorowo. A na przykład w Need for Speed 2015 wsiądziesz sobie do Hondy S2000, stunigujesz tak samo jak inny samochód, też z napędem na tył, o podobnych gabarytach, na przykład Mazda MX-5.
No i w sumie to są różne samochody, więc ja też to tutaj rozumiem, a na przykład tamten samochód, jeden samochód nie da rady driftować, a drugi da rady driftować. Jeden samochód w ogóle inaczej się zachowuje jak z napędem naprzód, a drugi samochód zachowuje się jakby miał środek ciężkości samochodu, nie wiem, 2 metry przed maską, powiedzmy, tak? To jest dla mnie paranoja. A tutaj jest to, bardzo przyjemnie się jeździ tymi samochodami, jak w takich starszych, powiedziałbym, arcade'ówkach, ale w takim bardzo, bardzo przyjaznym tego słowa znaczeniu. I teraz, no, teraz jest ten moment, kiedy znowu wczytuje mi się lobby. Ten temat już był poruszany na wielu odcinkach, ja wiem, sorry, jeśli kogoś tym męczę już, ale to jest też temat, który może być dla kogoś innego ciekawy, dla osób, które też mają problemy z tym wywalaniem lub innymi problemami w The Crew. Uzbrójcie się w to, że no to jest dość popularne w tej grze, że coś nie działa poprawnie, tak jak powinno. Niestety, tak jest. No i wbiłem sobie też w międzyczasie, jak tak sobie grałem i zdobywałem te 322 tysiące baksów w grze, zdobyłem sobie pierwszą ligę brązową. To i tak jest niska liga, ale zdobyłem sobie ją i no niewiele mnie chyba, jakby to powiedzieć, niewiele mi brakuje do ligi srebrnej i ponoć będę wtedy dostawał więcej kasy za w ogóle logowanie się do gry. I teraz tak, teraz w oczekiwanie na zakończenie fazy. I jak mi się i przeważnie jak się kończyła ta faza, to mnie też wywalało i po losowaniu mnie wywalało. O, tak było. Nie wywaliło i teraz bardzo często wywalało mnie, jak się już wylosował jakiś wyścig. Nie wywaliło. O i w tym momencie, jak już się wylosuje jakiś wyścig, czasami dobiera graczy z innych sesji i w tym momencie przeważnie mnie też wywalało, no. To jest... Dobra, tym razem wezmę sobie Skyline'a. Co ciekawe, na poprzednim wyścigu byłem drugi chyba, tak? O, Maserati, jakie fajne, można zrobić na tor. No i też podczas tego wczytywania też mi wywalało, więc ja nie wiem... To jest głupie w ogóle się tym przejmować i dlatego ja nie grałem w The Crew. Wiele osób mnie prosiło, co kiedy The Crew, no to już była rutyna, Boże. Ojej. Tutaj jeszcze się nie bawiłem. To już była rutyna, tyle tych pytań było odnośnie The Crew, że mnie aż głowa bolała jak to czytałem, no bardzo dużo. Dlatego postanowiłem zagrać w ogóle, sprawdzić czy to działa. No i jak na razie jest chyba w porządku. To nie jest dobry wybór, Skyline chyba. Ale zobaczymy. Ojej, tu są mam tak kolizje, bo to jest korona. Ojej. Dobra, musimy go złapać. Tutaj chyba Mini Cooper będzie rządził. Oj, przepraszam, przepraszam, Maserati. Tutaj Mini Cooper będzie rządził, bo on jest malutki, on się wszędzie wciśnie. Gdzie on pojechał do cholery? Dobra, trzeba mu tu zajechać chyba drogę. Nie ma innej opcji. A to jest bardzo ciekawe, bo ja jeździłem zawsze na tym trybie na lotnisku. A tutaj mamy coś zupełnie innego. Wow, ale ładnie wykręcił, no. Skyline niestety nie jest taki zwrotny, chyba, bo Mini Cooper wygląda na zwrotnego. A to ciekawe, bo tutaj się ścigamy na takich zamkniętych terenach i problem właśnie króla może polegać na tym, że on nie dojedzie do tego czasu, tak? I nie zdobędzie czasu na czas i straci koronę, po prostu. Więc no, to jest na pewno jego główny problem, z którym musi się borykać. O proszę, jestem królem, ale muszę stąd wyjechać gdzieś. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. No to nie było fajne. To jest właśnie Skyline. Jest za długi, nie mogłem tu wykręcić. Dobra, mam koronę, cofam. Jadę tu. Okej, i uciekam. Pojedziemy sobie tu. Oj! Prawie bym oberwał. Słyszałem go zaraz za mną, tego Mini Cooperka. Teraz muszę skręcić tu. Nie wiem, którym się tutaj w ogóle ręczny używało. A mam, dobra. Mhm, teraz pojedziemy sobie tu. Ktoś mnie może od frontu zaatakować. Tu jak się złapie koronę, to się już mają długo chyba. Bo można właśnie skręcić w różne miejsca, a nie jesteś na otwartym terenie i ktoś nie do końca może skumać, gdzie ty właściwie chcesz pojechać. A ścigać kogoś właśnie w ten sposób jest bardzo trudno. Wiem, bo kiedyś bawiłem się w policjantów i złodziei w GTA Vice City. Nigdy nie wiedziałem, gdzie ten koleś skręci do cholery. Teraz pojadę tu, o. No i oni mnie, kurczę, praktycznie nie mają szansy złapać, tym bardziej, że ich jest dwóch, tak? Bo jeden sobie wyszedł z sesji. A pojedziemy tu zobaczyć. Okej. Oj, chyba ktoś jedzie od frontu. Ale nie dotknął. I znowu musi mnie szukać.
i domyślać się, gdzie ja kurczę mogę pojechać. Najlepiej to się chyba ustawić przy tym czasie. Ojej, tracę chyba koronę zaraz. Mam pierwsze miejsce, ale... fuck, tutaj był gdzieś ten czas. No, rozkumałem. Dobra, gdzie jest korona? O, złapał, ale skubaniec. Akurat chyba jechał w tamte miejsce. Tak jakby wiedział, gdzie ta korona się pojawi za moment. Dobra. Plus jest taki, że on nie wie, gdzie my jesteśmy, ci ludzie, którzy go ścigają. I bardzo dobrze, że wziął ten koleś sobie koronę, a nie ten drugi, który jest lepszy, bo ma więcej punktów. Jest, mam go. Mini Cooper. Dawaj koronkę. Aj, kurde, przed... Chwilę przed straceniem jakby tej ochrony go uderzyłem i nie zyskałem koronki. Dawaj, dziękuję. No i dobra, to teraz tylko wygrać. A jednak nie idzie mi tak źle po takim długim czasie nieobecności w tej grze. Ale na pewno następnym razem, gdybym wiedział, gdybym spojrzał, że to jest walka o koronę, to bym chyba nie wziął tego Skyline'a. Chociaż on naprawdę ładnie przyspiesza. Te samochody torowe, one z grubsza tak samo przyspieszają, także to nie jest jakby... To nie ma jakby większego znaczenia, który samochód wziąłem, jeśli chodzi o przyspieszanie, natomiast on jest bardzo długi i wydaje mi się, że ten Mini Cooper lepszym wyborem by tu był. Ale no nie mam takiego mniejszego samochodu torowego i takiego, który by miał statystykę powyżej 1000. Także, o, ładnie mnie zaatakował. Ojej, rozbił mnie aż nieźle. No to był fajny cios, a teraz tak, on pojedzie sobie górą, okej. Okay. No to trzeba tą mapkę dobrze ogarniać. Dobrze, tu zakręcił i tu mogę go zaatakować. On się coś tam rozwalił. Oj, co on tam w ogóle w powietrzu leciał? Ten Maserati go chyba zaatakował. O kurde, no możemy jeszcze dogonić. Ile czasu zostało? 33 sekundy. No, ma szansę. Ma szansę, już ma 5000, ja mam 6. Ja mam 6500, 6,5. Dobra, i atak. Mam go. No, ej, dotknąłem. Nie wiem, trzeba go chyba tak dobitnie dotknąć. Dobra, dziękuję. No i teraz chyba mogę już spokojnie wygrać. Mam 11 sekund do końca. I teraz mogą mi nawet tą koronę zabrać. Bo właściwie ja już wygrałem. No, tym bardziej, że zabrał Maserati. Także mogą mi naskoczyć. No dobra, udało się. Jeszcze jedno PvP pojedziemy. Zobaczymy, czy mnie wywali. Boję się. Oj, proszę, czwarta liga srebrna. Tak, zdobyłem sobie odznaczenie i jakąś fajną część liczę. Poziom 50? 50! Do Skyline'a. Plus 7, ładnie. A co do hamowania? Dobra, niech będzie. Hamowanie też jest potrzebne. Ja bym wolał do prowadzenia, ale kurczę. Ja bym tego Skyline'a w ogóle robił tak prowadzenie, przyspieszenie bardziej. Bo on taki jest troszeczkę w prowadzeniu niefajny. Fajny jest w prowadzeniu natomiast MP4, ale to, kurde, to i tak wszystko częściami można tak naprawdę skorygować, bo niektóre te części mają bonus do, nie wiem, prowadzenia, niektóre mają do przyspieszenia, inne do hamowania. I można to sobie skorygować, jeśli coś nam tam nie pasuje w danym aucie. No dobra, tak ja bym sobie wybrał jeszcze Tor i bym wziął sobie... Nie Tor, Ride. I bym wziął sobie co? O, tutaj chyba jeszcze nie jechałem. Spinaczka. Kolizje włączone. I tak myślę, żeby wziąć sobie motocykl, będę się ścigał z tym Mini Cooperem. Wszyscy chyba odpuścili. Czemu mi nie pokazuje, ile mam punktów? To jest dziwne. O, wszyscy wyszli. No to już nie pogram. Tak czy inaczej, z PvP mnie nie wywaliło. Mam nadzieję, że już nie będzie wywalać. To bardzo dziwne. Zmieniłem kartę graficzną i przestało mi wywalać z PvP. Ale no nie mówmy hop, ja jeszcze kilka odcinków ponagrywam z The Crew i sobie powrócimy do tej gry. Jeśli nie będziemy wywalać, to rzeczywiście będziemy coś tam nagrywać z The Crew. Może sobie razem pogramy gdzieś tam na live. Ogólnie miałem też taki pomysł, aby właśnie na live grać przez jakąś tam godzinkę i byśmy po prostu wtedy razem sobie jeździli na PvP, a ja bym sprawdził, czy by mnie wywaliło. No mówię, wczoraj grałem sobie 2 godzinki bez przerwy tutaj i... Nic się nie działo, więc to bardzo dziwne jest. A nie wiem, napisz dlaczego tak się stało, że mnie nie wywala teraz z The Crew. Jaki może być tego powód? Może ogląda mnie jakiś informatyk albo osoba, która naprawdę ogarnia te sprawy sprzętowe i
No i myślę, że może znaleźć jakiś tam sens tego większy, bo ja tego nie rozumiem, dlaczego tak jest. Myślałem wcześniej, że to są jakieś problemy sieciowe z internetem, ale właśnie internet zmieniłem, dostawcę internetu zmieniłem typ połączenia. Nie ma to zupełnie znaczenia, jaki internet mam. Teraz mam taki lepszy i też wywalało mnie na tamtej karcie graficznej, na tej. Jak na razie nic się takiego nie dzieje, więc nie wiem. Nie chcę też, żeby ktoś, kto ma problemy z ekru, robił jakieś szalone zakupy, nagle kupował sprzęt za 7000 koła, tak? Chodzi mi o komputer. Bo to nie ma sensu. Nie warto robić jakichś tam szalonych zakupów z takiego głupiego powodu. Więc zawsze warto się zastanowić nad tym, co jest nam rzeczywiście potrzebne. No ale tak czy inaczej, nie wywala mnie teraz, jestem zadowolony z tego po troszku, ale z drugiej strony też nie jestem tego taki pewny, czy będzie mnie dalej wywalać, czy nie, nie wiem. Cały odcinek właściwie o tym gadałem i chyba rozwiałem wszystkie te takie pytania, które powstały gdzieś tam na przełomie ostatniego miesiąca albo dwóch, kiedy nie, albo trzech, nie wiem kiedy ostatnio nagrywałem The Crew, kiedy był ostatni odcinek, ale nie było go dawno. No i właśnie na te wszystkie pytania po prostu odpowiadam teraz tym odcinkiem i no zobaczymy, kurde, ale ten Skyline jest zajebisty, podoba mi się bardzo. No, możecie mówić co chcecie, że jest taki niekształtny, że to nie jest już Skyline, ale jest fajny, ten przód jest spoko. Okej, zapraszam Cię na kolejny odcinek z The Crew, jeśli się pojawi, jeśli nie będzie mnie wywalać. Zrobimy sobie, myślę, jakiegoś live'a w niedługim czasie z tej gry, także obserwować polecam mojego fanpage'a, gdzie właśnie takie live'y najczęściej zapowiadam, takie ciche live'y, ninja live'y dla małej części osób. No. Trzymaj się na razie, papa. Jestem mega długi. No kurde, tu mnie jakiś koleś chciał pobić, bo ja siedzę sobie w moim aucie. What the fuck? Wrażenie z tego, że on jest super długi, sprawia także fakt, że jest mega niski. Samochód nie jest jeszcze